No i dobra, chcemy zobaczyć, jak wygląda auto po nocnej jeździe. Gdzie tam chłopaki już działają, spinają się. Robota wrze. A u nas dostaniemy szoku, czy nie? Otwarty. Elegancki dywanik z kartonu. No i oczywiście, kurwa, nie? Patrzcie, trzeba było się wpierdolić tam w buciorach. No bo jak, żeby inaczej, ale chociaż tyle, że na bok, nie na dywanik, nie? Dobra, wbijam kartę i lecę dalej. No i plan jest taki, lecimy na Swindon, a później kawałek za Birmingham na górę, ale mamy dwa kontenery, dwudziestki, ale nie na splicie, tylko na zwykłej naczepie, a właściwie na platformie z możliwością przewożenia kontenerów, także po drodze gdzieś będziemy jeszcze zamieniać miejscami kontenery, także do później. Robimy teścik, dwa kontenery po 10 ton, 20 ton, łącznie zobaczymy, jak się będzie tutaj zachowywał, tu z górki i pod górkę. 10 bieg, no, i sobie wrzucił na 11, 1200 obrotów, no, zobaczymy, pedał w podłodze, gdzie trzymał, czy nie? Fafik już dawno na 12 wrzucił i później by tu przebijał z powrotem na 11. Tak lubiał. No i 12, 1000 obrotów, 1050 było, jak przerzucił na 12 bieg. I dość nawet. Dość. Że jakoś nie przyspiesza, ale trzyma prędkość, no. Delikatnie, powolutku idzie do przodu. Spoko, nawet spoko. Ha, jak jeździłem u Głowacza na Włochy, to miałem zajawkę na tą piosenkę. Posłuchajcie. To.
A wraz zjeżdżamy na serwis. Rozładunek mamy na 9 rano, a jest 7:38. A mamy tam raptem jeszcze z 15 mil. I 3 misje do zrobienia. Wylać się, kupić i podgrzać mleko, sobie śniadanko zrobić i co? I umyć szybę, bo jest troszeczkę uwalona, nie? Że troszeczkę się przyjemnie jechało. Jak słońce przyświeci, to daje troszeczkę, rozbija, to rozprasza światło i czasami to wadzi. Gdzie tu dla ciężarówek? Tutaj w lewo, tutaj w lewo. Tutaj w lewo i zapchany parking, czy nie aż tak bardzo? Nie aż tak bardzo, tam sobie staniemy za koszami i pójdziemy sobie tutaj na lewo, jakoś tam wejdziemy, tam sobie kupimy mleczko, toalety są, mleko i sobie podgrzejemy. Co tu jest, jakiś tutaj bajzel. Paki śpią jeszcze, niektórzy odpoczywają. Dobra, niech odpoczywają. Morning. Good, sir. Thank you, sir. No i niestety nie ma mikrofali. Było stanowisko takie typowo dla dzieci, tam właśnie jest mikropala zazwyczaj, tam sobie, żeby można było sobie przyrządzić dla dziecka jedzenie, ale niestety schowana. O, że teraz pozostała tylko misja umycia szyby z przodu. Trzeba poszukać, to jest stanowisko z wodą, gdzie jest stanowisko z wodą i z powietrzem, nie? To zazwyczaj jedna, o, tam będzie po drugiej stronie, tu chłopaki, szybki załadunek. O, tam już raczej widzę. Woda i powietrze. Gdzie stoją osobówki? Mam nadzieję. A tu będzie woda. A tam pomyje auto, pływa nawet całe. Nie tylko szyby, tylko chyba całe auto. Chyba. Nie wiem. No, zobaczymy. No i dobra, jedziemy. Misja wykonana w 66%. Albo wylać się wylałem. Szybę umyć umyłem, jak widać, od razu lepiej, nie? A chłopek roztropek jedzie ze szmatą i tutaj z tego węża myje osobówkę. No, to co lubi, jak to mówią, jego sprawa. No, szybko od razu lepsza, co? Będzie się lepiej jechać. I mi, i wam. No, a mleka niestety nie kupiłem, bo nie było opcji podgrzania, a nie mam ochoty na zimne mleko. Kuchenkę mam w schowku, ale nie mam żadnego gaczka ani kubka, żeby sobie przygrzać mleko. To tak można powiedzieć, to na chuj ci ta kuchenka, nie? Ja nawet będę musiał wsadzić tam jakiś kubek taki metalowy. Dobra, jedziemy na ten rozładunek. A i pasy zapnę, co? Bo się drze. Aha.
mam chwileczkę, to sobie serniczek opierdzielę na zimno. Olżonki truskawkowe. Bardzo dużo. Zawartość białka. I smaczny. Ogólnie wziąłem sobie jedzenia na 2 dni, bo myślałem, że dali mi trasę taką dłuższą. Pomyliły mi się miejscowości. Myślałem, że jadę właśnie do tej, do Newcastle. Tam, gdzie ostatnio wam mówiłem. Gdzie jeździłem u Luberdy. No ale... Tylko tam jest Newcastle. Upon coś tam. A ja jadę do Newcastle coś tam, który jest nad Birmingham, nie? Także spokojnie wrócę, nie? No. Tak to jest. Ogólnie chęci do pracy są, bo pogoda jest spoko. Znów dzisiaj też jest cieplutko. Jest na chwilę obecną 17 stopni w cieniu, bo w cieniu stoję. Jest godzina, która 8 coś rano, nie? No. Także jak na jesień, całkiem spoko. Pierwszy dzień jesieni, nie? Dzisiaj 22? Dzisiaj? Chyba tak. Chyba tak. Idę zaraz. Właściwie podjeżdżam od razu pod rampę. Szybki rozładunek i lecimy na Birmingham. Chyba pojadę sobie dalej. Tak, na pewno tak pozrobię. Do końca tu 419. I później na M5 się wbiję i tam do góry. O, jak muszę zrobić. A! Jeszcze po drodze gdzieś kontener zmienić, nie? Znaczy no. Zamienić kontener miejscami, to co mam na sobie. Dobra. 15 minut się wykręciło. To można podjechać. Sympatyczne pudełeczko. Żona mówiła, że specjalnie dla mnie kupiła. Szykować jedzonko do pracy. O, dobrą żonkę mam, dobrą. Z pozdrowieniami dla żony. Dobra, jedziemy. Rozładowane. Lecimy teraz zmieniać kontenery miejscami. Przód na tył naprzód. A i w końcu coś innego. Bo kawałek pojedziemy drogą, którą jeszcze nie jechałem. Miałem już kiedyś się nią wybrać, ale jakoś się nie wybrałem. A mianowicie tutaj ze Swindon jedziemy 419. I później jedziemy w kierunku Leicester. A właściwie między Coventry a Leicester tam będziemy zmieniali kontenery, nie? Także teraz się kierujemy na Coventry, później na Coventry znaną mi drogą. Już tam kiedyś byłem zmieniać kontener, no i tam przerzucimy, tam zmienimy kontenery i co? I później się wracamy w kierunku Birmingham i tam jedziemy w okolicy, dokładnie to jest Stoke-on-Trent, nie? Stoke-on-Trent. Także przynajmniej taki malutki plusik, że coś, jakąś nową drogę poznam, nie? Bo tak to cały czas ta A34 tutaj do M4 na Swindon, Bristol, no i tam dalej na Walię, a jak nie to A34 do M40, nie? Także taki jazda wokół komina, można powiedzieć, nie? No ale całe szczęście, że coś troszeczkę będzie coś innego, także lecimy na Szczecin.